baczność, sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu. Szkoły to szczególny dzień, w którym wspominamy postać Fryderyka Chopina, polskiego poetę fortepianu. Jak co roku przygotowaliśmy uroczystość, która upamiętnia dzień jakże ważny dla naszej szkoły. Proszę o powstanie. Reprezentacja do złożenia kwiatów w kąciku Fryderyka Chopina, wystąp. Prosimy o udanie się pod portret Fryderyka Chopina. Prezentacja, którą za chwilę obejrzycie, na początku przeniesie was w czasy, w których żył i tworzył Fryderyk Chopin, a następnie pokaże wam, jak bardzo jest obecny w naszym codziennym życiu. Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza. Nie zabraniano nam Chopina, a jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego nam zabraniano. Ignacy Jan Paderewski, Fryderyk Chopin, wczoraj i dziś. Fryderyk Franciszek Chopin. Jeden z najwybitniejszych kompozytorów i pianistów nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Komponował utwory przeznaczone do gry na fortepianie takie jak mazurki, polonezy, walce, etiudy, fantazje i preludia. W muzyce Chopina zaczarowana jest piękno przyrody polskiej, a także tęsknota za krajem, gdyż większość swojego życia spędził poza Polską. Chopin grał,
to każdy stał oczarowany i zasłuchany, gdy dłoni wbiegł na biały brzeg pełen klawiszy. A teraz zapraszamy ucznia klasy 6 B, Pawła Stefańczyka, który wykona dwa utwory Fryderyka Chopina: Walc a mol i Nocturne Es dur opus 9 numer 2. Pieśni szkoły.
praktycznie z każdej klasy, 4-8, tylko chyba jedna nie wzięła udziału, tak? Organizatorzy nie wzięli udziału, no z wiadomych przyczyn, bo wszystko mieli na 100%. Uczniowie wzięli udział. Sztandar szkoły wyprowadzić. Prosimy jury o ogłoszenie wyników. Nagrodzimy nie 3 klasy, tylko 4. A z tego to względu, że dwie klasy uzyskały jednakową liczbę punktów. I może zaczniemy od klasy, która zajęła 3. miejsce. Zapraszamy delegację uczniów klasy 7B, 3. miejsce. Gratulujemy. Nie, to pani dyrektor chyba. Panią dyrektor może jeszcze zaprosimy. Zapraszamy panią dyrektor do zabrania głosu i wręczenia nagród. Proszę. Zapraszamy teraz klasę 5B, która zajęła 2. miejsce. I dwie klasy, które uzyskały jednakową liczbę punktów. Na 30 pytań było to 24 punkty, czyli na 24 pytań odpowiedział prawidłowo. Gratulujemy tym klasom i powiem, że jest to starszej czy od młodszej zacząć? Od młodszej. 6B i 7A. Gratulujemy wam bardzo serdecznie. Dla wszystkich. Tak jest. Ja jeszcze tam. Dla wszystkich zespołów, które brały udział, no mamy jeszcze słodki poczęstunek. Brawo dla uczestników. Gdyby ktoś wszedł z zewnątrz do naszej szkoły dzisiaj, to na pewno zauważyłby od progu, że w tej szkole jest jakieś święto. Powiem wam, że nawet mój mąż mnie dzisiaj pytał, co ja mam w szkole, że tak się odświętnie ubieram. A to jest jakie święto? Dokładnie. Kto jest naszym patronem? Brawo, brawo. Tak. Bardzo dziękuję każdemu z was za udział, za własny wkład w przygotowanie dzisiejszego dnia. Wam dziękuję za takie wspaniałe zachowanie. I cieszę się, że potraficie tak długo wysiedzieć grzecznie i wysłuchać apelu przygotowanego przez wasze koleżanki i kolegów. Dziękuję bardzo i zapraszam do klasy.